Igieła Jezusa, 21 kwietnia wspominamy świętego Anzelma z Canterbury, biskupa i doktora kościoła. Anzelm urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta w roku 1033. Zatroskana o duszę dziecka, głęboko religijna matka oddała Anzelma do klasztoru Benedyktynów. W tym samym mieście. Kiedy chłopiec miał 15 lat, tak dalece zasmakował życiu mnichów, że postanowił z nimi pozostać do końca życia. Opad jednak chłopca nie przyjął, by nie narazić się ojcu, który miał wobec syna zupełnie inne zamiary. Po śmierci matki, Anzelm poszedł śladami ojca. Miał dopiero dwadzieścia lat i życie mu się uśmiechało. Opuścił więc dom rodzinny i przez trzy lata wędrował po świecie, żądny przygód. Odczuł całą gorecz, jak też zwodniczość przyjemności tego świata. Tęsknota za życiem zakonnym zaczęła brać stopniowo górę nad chęcią używania tego świata. Kiedy więc miał 27 lat, w roku 1060, wstąpił do Benedyktynu w Lebek, w północnej Francji, gdzie opatem był słynny uczony, błogosławiony Lanfranc. Kiedy w roku 1063 Lanfranc został opatem w Caen, jego następca Herluin mianował Anselma przeorem w Lebeck. Młody przełożony rychło pozyskał sobie serce współbraci, troską o ich potrzeby materialne i duchowe, a także przykładem zakonnego życia. Nie wynosił się nad współbraci, chciał być raczej ich sługą. Szczególny entuzjazm wzbudził wykładami wśród młodzieży zakonnej oraz niezwykłą wiedzą, erudycją, nowoczesnym ujmowaniem problemów i traktowaniem uczniów. To też po śmierci Heruina w roku 1078 wszyscy na jego następcę wybrali Anzelma. Ten zgodził się, ale sprawy administracyjne oddał komuś innemu, by mieć wolny czas dla współbraci na studia. Także rządził szczęśliwie klasztorem przez 14 lat jako przeor, a przez 15 lat jako opad. W tym czasie w Lebek powstały jego dzieła, monolog, wprowadzenie, o dziewictwie, o wolnej woli, o gramatyce i o przypadku diabła. Jako opad nawiązał kontakt z najwybitniejszymi osobistościami, świeckimi i duchownymi. Składał wizyty, udzielał rad, brał żywy udział w zjazdach i synodach. To zjednywało mu powszechny szacunek. Dlatego po śmierci arcybiskupa Canterbury, kiedy Lanfranc w roku 1070 został prymasem Anglii, zaprosił Anzelma na wyspy, przedstawił mu sytuację Anglii po niedawnych najazdach pogańskich Normanów. W roku 1093 błogosławiony Lanfranc umarł. Przed śmiercią na swego następcę zaproponował właśnie Anzelma. Król Anglii Wilhelm II wyraził na to zgodę. Opór stawiali jedynie mnisi opactwa w Lebeck. W końcu jednak musieli ustąpić. Anselm opuścił gościnną Francję i udał się do Anglii. Królowie angielscy Wilhelm I Zdobywca i Wilhelm II Rudy byli przyzwyczajeni do sprawowania wyłącznej opieki nad Kościołem w Anglii. Jakkolwiek ingerencje z zewnątrz, nawet z Rzymu, traktowali zazdrośnie, uważając, że godzi w ich suwerenność. Lanfranc miał tak ogromny autorytet, że trudno było z nim walczyć, a po jego śmierci król chciał utracone wpływy nad kościołem na nowo odzyskać. Dlatego usiłował uzależnić Anselma od siebie. Prymas musiał wyjechać na kontynent. Uprosił Urbana II, aby zwolnił go z urzędu arcybiskupa, ale bezskutecznie. Przez pewien czas wiódł życie tułacze. Kiedy po śmierci Wilhelma II na tron wstąpił Henryk I, na jego zaproszenie prymas Anselm powrócił do Anglii. Realizując wytyczne papieskie dotyczące inwestytury, wszedł w poważny konflikt z władcą. Został skazany na wygnanie. Porozumienie między Rzymem i królem, który zrzekł się władzy mianowania biskupów i obsadzania urzędów kościelnych, umożliwiło Anselmowi powrót do Kantelbery. Witany radośnie przez Kler i Lud powrócił do swojej stolicy. W ostatnich latach rządów musiał zwalczać pretensje metropolity Yorku do tytułu prymasa Anglii, nawiązał serdeczne stosunki z hierarchią Szkocji i Irlandii. Zajął się także reformą klasztorów i popierał ich rozwój. Powstały wtedy jego dzieła teologiczne i filozoficzne. Między innymi list o wcieleniu słowa, o pochodzeniu Ducha Świętego, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, o dziewiczym poczęciu i o grzechu pierworodnym. Dzieła te utorowały drogę do syntezy scholastycznej, stąd nazywa się go Ojcem Scholastyki. Stworzył podstawy do rozważań na temat wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie wykluczają się, ale uzupełniają. Według biskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej tajemnice. Anzelm daje pierwszeństwo wierze. Głośne stało się jego zdanie: nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć. Anzelm zmarł w opinii świętości w roku 1109 i został pochowany w katedrze w Canterbury. O jego kanonizację zabiegał jeden z kolejnych prymasów Anglii święty Tomasz Becket. Ale dopiero papież Aleksander VI w roku 1492 zezwolił na jego kult, a papież Aleksander VIII w roku 1690 wpisał go uroczyście do katalogu świętych. W roku 1720 Klemens XI ogłosił go doktorem Kościoła. Relikwie świętego Anzelma do dziś spoczywają w katedrze w Canterbury, mimo że jest ona obecnie w rękach prymasów anglikańskich. W ikonografii Święty Anzelm przedstawiany jest w szatach biskupich z piórem lub księgą w dłoni. Jego atrybutem jest także zając, znak tułaczego życia, podczas dwukrotnego zesłania na wygnanie. Módlmy się. Boże, ty dałeś Świętemu Anzelmowi biskupowi odkrywać i rozgłaszać głębie Twojej mądrości. Sprawa, by wiara przyszła z pomocą naszemu rozumowi, a serca umiłowały prawdy, które podałeś nam do wierzenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.